Przedstawiając projekt budżetu na rok 2014, zwracamy uwagę na to, że ten projekt budżetu złożyć po stronie przychodów i rozchodów i wydatków. Trzeba było z niektórych inwestycji, z niektórych zadań zrezygnować nawet całkowicie, inne z kolei nie doszacować. I zwracamy uwagę na to, że w każdej sytuacji, gdy będą pojawiały się wolne środki czy środki do zagospodarowania, będziemy w tych miejscach budżetowych te środki zwiększali. Myślę tutaj o wielu miejscach czy w wielu sprawach. Dotyczy to na przykład utrzymania i budowy dróg, dotyczy to oświaty, dotyczy to promocji i współpracy z gminami zagranicznymi, z gminami partnerskimi. No, po prostu tak o tym mówiliśmy, że faktycznie w niektórych miejscach tych pieniędzy w ciągu roku będzie brakowało. Też mówiliśmy o innej sytuacji, a mianowicie o inwestycji, którą zaplanowaliśmy na ten rok, która miała być wykonywana pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Myślę tutaj o budowie czy o przebudowie ulicy Międzychodzkiej i Świętej Urszuli Duchowskiej pod warunkiem, że otrzymamy dofinansowanie z tak zwanej schetynówki. Zapowiedzi rządu były bardzo obiecujące. Mówiło się o miliardzie złotych. Ta kwota została niestety tylko w ilości śladowej przeznaczona ostatecznie na przebudowę tych dróg. W związku z tym wiele gmin, które miały szansę, czy miały możliwość otrzymania tego dofinansowania, nie dostaną, bo po prostu te środki są zbyt małe. W naszym województwie takich środków, takich wniosków było 129. Nasza gmina zajęła, nasz wniosek został sklasyfikowany na 31. miejscu. Właściwie miejsca w pierwszej dziesiątce mają szansę na to, żeby to dofinansowanie otrzymać. Oczywiście mamy projekt ważny, mamy dokumentację gotową. Dosyć wysokie miejsce w tej klasyfikacji daje nam nadzieję, że w sytuacji tej zapowiadanych kolejnych środków i zwiększanych środków, tutaj zwłaszcza z pieniędzy pochodzących od lasów państwowych, mamy nadzieję na to, że ta inwestycja prędzej czy później dojdzie do skutku i będziemy na to czekali, będziemy starali się być na to gotowi. No i tak w tym momencie, gdy wiemy, że tych pieniędzy nie otrzymamy, inwestycja jest szacowana tutaj na kosztorys na około 8 milionów złotych. W związku z tym po prostu rezygnowaliśmy z kolejnych kwot, w tej chwili rezygnujemy z ostatecznej kwoty, która jeszcze w projekcie budżetu została. To jest kwota 443 tysięcy złotych. I tutaj te pieniądze proponujemy Wysokiej Radzie, żeby przeznaczyć na inne zadania. Ale może nie powiem na jakie zadania, to przejdę po kolei wszystkie zmiany, które tutaj w budżecie są. Jeżeli będzie to informacja niepełna, to poproszę, czy na pytania dodatkowe, poproszę panią skarbnik o uzupełnienie. Otrzymaliśmy środki zgodnie z pismem wojewody Wielkopolskiego z 14 stycznia. Zwiększający plan dotacji na 14 rok, dział 852 pomoc społeczna, tutaj mamy 24 858, i tutaj mamy 32 858 zł. 8 tysięcy na dodatki mieszkaniowe, to dzisiaj uchwałę państwo przyjmowaliście, dotyczy dodatków też energetycznych, tak za pierwszy kwartał. 8 tysięcy i 24 858 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. I teraz przejdźmy do tej kwoty 443 tysięcy wstępnie tutaj
omówionej. 20 tysięcy proponuję Wysokiej Radzie i proszę, wnoszę do Wysokiej Rady przeznaczenie na profilowanie, utwardzanie i wałowanie dróg gminnych. Z tym, że to tutaj w szczególności chodzi o drogę, o ulicę na Osiedlu Kwiatowym. W końcówce zeszłego roku pieniądze, które zostały tam z odśnieżania, które przeznaczono odśnieżanie, utrzymanie zimowe, to było około 16 tysięcy złotych, przeznaczyliśmy na wygruzowanie ulicy Sasankowej. W tej chwili naturalnym czy logicznym byłoby dokończenie tutaj, pójście dalej w kierunku ulicy Różanej, no i jakby zamknięcie tutaj tej części tego osiedla. Wnoszę też o 15 tysięcy złotych na wycinkę drzew krzewu przy drogach gminnych. Te zadania w zeszłym roku rozpoczęliśmy. Chciałbym, żebyśmy kontynuowali. 8 tysięcy na budowę chodników na ulicy Prusa w Kniebach. Ulica Prusa jest taką jedną z najstarszych ulic. Jest jeszcze jedna starsza, nieutwardzona, myślę tutaj o ulicy Kapłańskiej, ale ulica Prusa jest ulicą łączącą wiele ulic od ulicy Sienkiewicza w kierunku do szkół naszych. I jest to taka ulica, gdzie asfalt już jest od dawna zrobiony, natomiast nie ma utwardzonych chodników, nie ma chodników zrobionych na tej ulicy. Jeszcze jest taka nieciekawa sytuacja, że przejście z ulicy Krótkiej czy z ulicy Turowskiej w kierunku właśnie Prusa rozpoczyna się na chodnikach, natomiast kończy się, można powiedzieć, na niczym, dlatego że po prostu za kamerzykiem już nie ma ciągu dalszego. To oczywiście 8 tysięcy to jedynie na wykonanie dokumentacji. W następnych zmianach będzie trzeba myśleć też o pieniądzach na wykonanie tej nawierzchni. Rozpoczynamy też kolejne zadanie, tutaj 25 tysięcy złotych proponuję przeznaczyć na zmianę sposobu użytkowania stołówki szkolnej na dwie sale lekcyjne oraz na stołówkę w formie wydawki. W szkole podstawowej w Kniewach potrzebne są dodatkowe klasy ze względu na przyjście sześciolatków. Natomiast od wielu lat już mamy sytuację taką, że jest stołówka, a właściwie pomieszczenia po kuchni. W tej kuchni właściwie nic na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, po wielu lat żadna działalność nie jest prowadzona. No, utrzymanie też takich pomieszczeń nieużywanych przecież też przynosi pewne koszty, trzeba to ogrzać, sprzątać, utrzymać. Po wizji lokalnej okazało się, właściwie warto by to przeznaczyć właśnie na takie dwie izby. Kwota 25 tysięcy jest kwotą zbyt małą na to, żeby to przeprowadzić od początku do końca. Jednak tak jak tutaj mówiłem, też sukcesywnie będziemy zwiększali. Warto to zadanie już na dzień dzisiejszy wywołać i rozpocząć w tym kierunku działania. 250 tysięcy na przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum Pomieszczeń Przeznaczonych na Integrację Zawodową i Społeczną. Chodzi tutaj o pieniądze dla Centrum Integracji Społecznej. Jak już informowałem wcześniej Państwa, marszałek województwa przekazał środki 250 tysięcy na zagospodarowanie dla CIS-u Ostoja. W tym CIS kupił obok narzędzi, sprzętu i samochodu. Również były środki na materiały budowlane. No i w tej chwili można po uzyskaniu oczywiście odpowiednich pozwoleń i odpowiedniej dokumentacji można zacząć, a nawet trzeba zacząć remonty pomieszczeń, które dotychczas były wykorzystywane jako magazyn węgla czy pomieszczenia przy kotłowni, właśnie na pomieszczenia dla CIS-u. No, musi mieć
musi być miejsce i na warsztaty, i na sprzęt zakupiony. Ale też trzeba zmieścić się w czasie określonym w umowie z Urzędem Marszałkowskim. Stworzono prawo do część pracy, wykonałem sami uczestnicy zajęć Centrum Integracji Społecznej. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wnoszę o zwiększenie wydatków w wysokości 100 tysięcy złotych na rewitalizację terenu łazienek miejskich przy ulicy Zielonej Gniewa. Te pieniądze będą przeznaczone na wspominaną już dzisiaj siłownię zewnętrzną oraz doposażenie placu zabaw. Jeżeli zrobiliśmy krok, poważny krok w kierunku zagospodarowania i odnowy tamtego miejsca, chcemy, żeby ludzie tam przychodzili, to oprócz tego, że jest woda, że są chodniki, że jest światło, lampy, to jeszcze powinny być jakieś urządzenia, które zapewnią jakąś rozrywkę dla młodzieży, dla dorosłych, ale też dla dzieci. Dlatego wnoszę o te 100 tysięcy. Wnoszę również o 25 tysięcy na plac zabaw. Myślę tutaj o placu zabaw w Dębinie przede wszystkim. Chciałbym zwrócić uwagę też na to, że jeżeli po zagospodarowaniu tego placu, na który mamy, na sam grunt mamy już umowę użyczenia od właściciela, po zagospodarowaniu tego placu, jeżeli zostaną środki, to przeznaczymy na kolejny sprzęt, chociażby przy ulicy Poznańskiej, bo tam na tym placu, myślę tutaj między dawniejszym Polnozbytem a osiedlem. Tam jeszcze brakuje tego sprzętu i chcemy też dosprzętowić plac w Chełmie. Oczywiście, jeżeli nie zostaną pieniądze, to będziemy szukali tych pieniędzy w ciągu roku. I jeszcze dwa przeniesienia między działami. W gospodarce mieszkaniowej w rozdziale gospodarka gruntami 250 tysięcy złotych mieliśmy przeznaczone na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miłej. Mamy w tej chwili te pieniądze w budżecie przeznaczone na przebudowę tej kanalizacji. Jednak w ostatnich dniach, można powiedzieć, właściciel nieruchomości przy ulicy Miłej 1 przystąpił na nowo do rozmów sprzedaży swojej nieruchomości. Rozmawiałem z tym panem wczoraj. Korespondencja właściwie każdego dnia teraz między nami była drogą pocztową e-mailową, faksem. Właściciel określił dzisiaj w godzinach południowych swoje oczekiwania finansowe. Co prawda jest pewna rozbieżność między tym, co rozmawialiśmy, a to, co przyszło faksem. Rozmawialiśmy tutaj o kwocie, gdy pan podał kwotę 420 tysięcy. Faksem przyszło 420 tysięcy netto. Ja oczywiście nie wiem, co znaczy w tym momencie netto i brutto. Czy ten podatek w tym wypadku będzie, jeżeli tak, to jaki? Zbyt mało czasu było na to, żeby to sprawdzić. Jeżeli także tutaj jest jeszcze kilka niewiadomych. W międzyczasie sytuacja też zmieniała się, jeśli chodzi o kwestie wyroków sądowych co do sieci ciepłowniczej. W związku z tym, że zgłosiłem swoją gotowość naszą, bo przecież jest uchwała gminy, która również mówi o zakupie tego budynku, gotowość na
naszą do podjęcia tych negocjacji i gotowość do podjęcia transakcji. Jednak to Wysoka Rada, która ostatecznie decydowała tutaj też nad tą transakcją i chciałbym, żeby wszyscy radni mieli pełną wiedzę na temat tego, co jest po stronie strat i po stronie zysków. Dlatego polecam pracownikom przygotowanie takiej analizy, ale pełnej analizy na dzień dzisiejszy, jak to wygląda. Nie chciałbym, żeby wystąpiła taka sytuacja, że za chwilę ci są zwolennikami wykupu przez gminę tej nieruchomości, za chwilę stali się oskarżycielami o niegospodarność burmistrza, tak? Bo można było kupić inaczej, taniej albo jeszcze tak będąco. Także niezwłocznie, jak będziemy mieli pełną wiedzę na temat tego ceny ostatecznej, jak i wszelkich kosztów po stronie gminy, ale również po stronie spółek, które są związane z gminą, tak jak Gniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które jest gestorem sieci kanalizacyjnej, jak i firma Dalkia, która co prawda nie jest bezpośrednio, wydawałoby się, związana z gminą, ale jednak przez niefortunną umowę, w której jest zapis o tym, że gmina ponosi wszelkie błędy, czy wszelkie, już nie błędy, nie chciałbym teraz tutaj być nieścisły w tej określeniu. W każdym razie takie sytuacje, gdzie na przykład, no, jak tutaj, że siedzicie nie po naszym gruncie, tylko i nasza gmina ponosi konsekwencje finansowe i musi oddać te pieniądze, które spółka płaci właścicielowi gruntów, no to bezpośrednio nas to uderzy. Jest wola po stronie pana właściciela tej nieruchomości, żeby odstąpić od spraw sądowych, wszelkich spraw sądowych. Natomiast też musielibyśmy najpierw wiedzieć, jakie to są sprawy, ile jest tych spraw i czym grożą. Jak będziemy mieli tę pełną wiedzę, to proszę już dzisiaj Państwa radnych o wyrozumiałość, bo być może będzie tak, że no, będę prosił, prawie powiedziałbym, że z dnia na dzień, na spotkanie i na rozmowę na ten temat. Dlatego, że nie chciałbym, żeby też termin, czas uciekł nam i właściciel powiedział, no to zbyt długo się zastanawiacie, ja to muszę wydzierżawić i na nowo wprowadził dzierżawcę. Dlatego proszę oczekiwać mojego zaproszenia właśnie na takie spotkanie, a my będziemy starali się Państwu przedstawić wszystkie za i przeciw. I chciałbym, żeby Wysoka Rada tutaj wypowiedziała się i podjęła tutaj to zdanie na temat właśnie kupować, nie kupować, bo te 250 tysięcy, które dzisiaj przenosimy, jest, tak jak słyszycie Państwo, kwotą niewystarczającą. Jest tylko to, jest tylko część całej kwoty. Nie chcę dzisiaj analizować tej sytuacji, dlatego że jest to zbyt świeża, chociażby dzisiaj właśnie to przedstawienie tej ceny netto. Jedynie musimy zapłacić brutto, nie netto. Jaka będzie cena brutto? W dziale 853 pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, zaplanowane środki finansowe 1705,82 zł. Jest to wypłata dodatkowego wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie szansą na zmianę. I to
To było wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałem, proszę Pani skarbnik o zapewnienie. Jeżeli nie, to proszę o pytanie. Czy można dostać jakieś pytania do Pana Rady Prezydenta? Panie Burmistrzu, w związku z tą sprawą, którą teraz nawiązał do tej sprawy, ja mam taki wniosek, aby bo na tą rozmowę, którą się odbędziemy, czyli uważam na tą sesję nadzwyczajną, czy tam spotkanie nadzwyczajne, tak można nazwać, związane z jakimiś tam losami tej ulicy Miłej, myślę, że dobrze by było, żeby przygotować argumenty nie tylko ze strony tam zakupu tego działku, ale tylko ze strony przebudowy tego, powiedzmy, odcinka kanalizacji i tam chyba jeszcze ciepli chyba trzeba, żebyśmy mogli coś wybrać. Całości tam przebudowy tego. Tak, Panie Przewodniczący, właśnie o to mi chodzi, żeby przeanalizować całą sytuację w pełni. Tak mówię, i od strony technicznej, i od strony finansowej, i od strony prawnej, jaka jest sytuacja. No i jaki będzie to saldo. Bo nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że powtórzę, że za chwilę ktoś powie, no przecież a po co pan to kupował? Przecież trzeba było przebudować to. I to z doświadczenia i tego odległego wiem, że to są w stanie powiedzieć te same osoby, które chciałyby, żeby kupić. Także chciałbym, żeby sytuacja była w 100% przejrzysta. Może ja chciałabym też dodać, że przygotowując te materiały, żeby nie opierać się na przykład na kosztorysach typowo, że tak powiem, tradycyjnej budowy kanalizacji czy tam wodociągu, bo przecież nawet ze swojego przykładu w Turowie, gdzie budowano nam kanalizację w ubiegłym roku, to odcinek 200-metrowy pokonano i to po łuku metodą bezwykopową, gdzie po prostu przyjechała ekipa z odpowiednim sprzętem i w ciągu tam 2 dni założyła nam dosyć solidną rurę na 160, że tak powiem, metodą bezwykopową, asfalt nieruszony dosłownie. Tak, Panie Przewodniczący, brane jest to. Trzeba te metody bardziej uwzględniać. Brane jest to pod uwagę, Panie Przewodniczący. To się cieszę, że nie opieramy się na tradycyjnych metodach. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciał? Nie ma. Wobec tego poproszę Komisję Budżetową o opinię. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie tekstu uchwały. Uchwała nr 34 przez 300 przez 2014 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. Na podstawie stosownych artykułów prawnych Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje. Oraz stosownych zmian i zarządzeń burmistrza wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1 paragrafie 1 ust. 1 uchwały dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 32 858 zł. Dochody budżetowe po zmianach uchwala się w wysokości 43 868 zł 520 868 520 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 42 856 980 zł. Dochody majątkowe w kwocie 1 011 540 zł. Zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Dochody, o których mowa w paragrafie 1 ogólnie w szczegółowości. A. Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowymi ustawami w wysokości 3 295 900 12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt B. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 72 tysiące zł zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały. Podpunkt C. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych znanej dalej ustawą w wysokości 582 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c do niniejszej uchwały. Podpunkt 3. W paragrafie 2 ust. 1 uchwały wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 32 858 zł. Wydatki budżetowe po zmianach
uchwala się w wysokości 44 789 760 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego. Wydatki bieżące w wysokości 40 335 020 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 4 454 740 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt 4. Wydatki, o których mowa w punkcie 3, obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 295 912 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. Podpunkt B. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38 541 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. Podpunkt C. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 705 082 zł zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały. Podpunkt 5, paragraf 12 otrzymuje brzmienie. Paragrafy tworzy się rezerwę. Podpunkt A ogólną wysokości 167 tysięcy, 2 celową wysokości 687 tysięcy 140 zł z tego na gwarancję bankową zielonego kredytu na kredyt dla miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego spółka z o.o. w Gniewach na kwotę 254 140 zł. Podpunkt B na porządzenie kredytowe do miejskiego towarzystwa budownictwa społecznego spółka z o.o. w Gniewach na kwotę 338 tysięcy zł. I podpunkt C na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 95 tysięcy zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi oraz na uchwała, uchwała podniesie się z niej podjęciem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych za przyjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2014? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.